Szóstej, a my powoli zbliżamy się do momentu, kiedy przekażemy najnowsze informacje, także te drogowe, dlatego zróbcie głośniej i zostańcie konieczni z Polskim Radiem Katowice. Zdecydowanie krótszy. Przed dojazdem do bramek w Wisłowicach, zarówno w kierunku Krakowa, jak i Katowic, jedynie spowolnienie jazdy. Przed bramkami w podkrakowskich Balicach również wolna jazda w kierunku Krakowa, czy tamtejszego lotniska, a korek w stronę Śląska. Solidny korek również na autostradzie A4 na jezdni prowadzącej w stronę Śląska między Bieżanowem a Tyńcem na wysokości Krakowa. Zatem Państwa uprzedzamy. Wracamy na teren naszego regionu. Sprawdzamy sytuację na jedynce, czyli w trasie północ-południe w Wrocławiu. Tu zmiana na plus, jeśli chodzi o południową część między Bielskimi Tychami, gdzie teraz jedziemy płynnie. Powiedzieć tego niestety nie możemy o północnej części tej trasy. Nadal z uwagi na zwężenia spowodowane budową autostrady A1 między Częstochową a granicą województw naszego i łódzkiego w kilku miejscach niestety zwalniamy. Od miejscowości Brodowe do Ładzic to w kierunku Łodzi. Z kolei, kiedy jedziemy w stronę Częstochowy i Katowic, zwalniamy na wysokości Mykanowa jeszcze przed dojazdem do Częstochowy. Mamy sporo różnego rodzaju problemów wynikających z kolizji i wypadków. W Gliwicach na Pszczyńskiej na wysokości numeru 310 zdarzenie dwóch pojazdów. Na Jana Nowaka Jeziorańskiego również zdarzenie dwóch pojazdów. W Rudzie Śląskiej pojazd znalazł się w rowie na ulicy Branickiego. W Zabrzu na ulicy Wolności mamy zdarzenie dwóch pojazdów. W Katowicach na Lwowskiej wypadek drogowy. Jedna osoba w wyniku zdarzenia dwóch pojazdów została zakleszczona w samochodzie. W Węgierskiej Górce samochód potrącił rowerzystę na ulicy Zielonej. Tak więc zachowajmy wszędzie dojeżdżając do tych miejsc ostrożność. Minęło 11. Po 19 latach udało się rozwikłać sprawę zabójstwa mieszkanki Bytomia. O działaniach śląskiego archiwum X już za chwilę. Za tydzień rusza głosowanie w budżecie obywatelskim w Gliwicach. Można wybierać najlepsze spośród ponad 140 projektów. Będzie też o wizycie Donalda Trumpa. Po tej wizycie rząd spodziewa się potwierdzenia sojuszu militarnego Polski i Stanów Zjednoczonych. Polskie Radio Katowice. Informacje. Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec. Zapraszam. Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach rozwiązali zagadkową sprawę morderstwa sprzed 19 lat.